Anna Kalczyńska, 43 l. i Andrzej Sołtysik, 53 l. stali się ofiarami własnego poczucia humoru. Niefortunna wypowiedź o koreańskim muzyku Jaonie Jungkooku, 22 l. rozpętała w sieci prawdziwą burzę. Prowadzący zostali posądzeni o rasizm i ksenofobię. Władze TVN zareagowały i podjęły sensacyjną decyzję o zwolnieniu. Od kilku dniu cała Polska żyje aferą, związaną z wtorkowym wydaniem Dzień Dobry TVN. To właśnie wtedy Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik prowadzili program, podczas którego przyszło im omówić wyniki konkursu na najprzystojniejszego mężczyznę świata, jak wiadomo, został nim koreański muzykeon Jung Ok. Sprawdź. Reklama wybór ten zaskoczył prowadzących poranną śniadaniówkę i oboje stwierdzili, że mężczyzna z racji posiadanych kolczyków jest niemęski i trudno jest go porównać do zwycięzców z poprzednich lat. Zarówno Kalczyńska, jak i Sołtysik byli również zdziwieni, że przystojny muzyk farbuje włosy. Tak, jakby w dzisiejszym świecie było to czymś dziwnym. Oliwy do ognia dolała jednak kontrowersyjna sonda uliczna autorstwa Adama Federa. Reporter zapytał przypadkowych ludzi na targu, co sądzą na temat urody Jungkooka. Po odpowiedniej selekcji komentarzy wybrano te, które oczywiście podważają jego męskość i urodę. W materiale stwierdzono, że Koreańczyk ze względu na liczne kolczyki wyglądem przypomina krowę. Wyemitowany materiał i komentarze prowadzących wywołały w sieci istną burzę, a TVN zalała fala krytyki. Widzowie byli oburzeni ksenofobicznym i rasistowskim wydźwiękiem materiału. W związku z tym władze stacji obserwując rosnącą ilość osób krytykujących śniadaniówkę, postanowiło wydać oficjalne przeprosiny. TVN i Discovery przepraszają pana Jona Jungkooka, pana Junga Hoseoka. Pozostałych członków i fanów zespołu BTS Posłuchaj oraz Kapopu, a także wszystkich, których uraził materiał wyemitowany, w dzień dobry TVN w dniu 28 stycznia bieżącego roku oraz zachowanie prowadzących to wydanie programu. Wydźwięk audycji był całkowicie niezgodny z wartościami, które wyznajemy jako firma. Dlatego rozpoczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości, napisało TVN w oficjalnym oświadczeniu. Po wybuchu afery z pracą pożegnał się Adam Feder, czyli reporter przeprowadzający sądy uliczną. Portal Plejada informuje, że Anna Kalczyńska i Andrzej Sautysik nie muszą jednak obawiać się utraty w pracy, gdyż ich wpadka miała zostać im wybaczona. Czytaj więcej na kolejnej stronie.